Pani przewodnicząca, rzeczywiście, jak słusznie zauważył mój przedmówca, jeden z moich przedmówców, jedynym słowem, które w tej chwili ciśnie się na usta, to słowo wstyd. Wstyd, że Parlament Europejski zajmuje się tak ważną kwestią po 22, że chowamy się z tą dyskusją. Wstydem również, proszę wybaczyć, panie komisarzu, w moim odczuciu są pańskie słowa takie obłe, próbujące relatywizować, a nie nazywać rzecz po imieniu. To chrześcijanie w dniu święta zesłania Ducha Świętego zostali zamordowani. I to nie jest owoc walk pasterzy z rolnikami. To nie owoc zmian klimatu, tylko owoc nienawiści w sercach muzułmanów, terrorystów, obrzydliwych ludzi z Boko Haram, którzy w imię oszalałej ideologii swojej wiary mordują innych wyznawców, w tym wypadku chrześcijan. Ponad 1500 chrześcijan ginie co roku w Nigerii. Jakże poruszające słowa szefa międzynarodowej organizacji Solidarity Worldwide Christians, który mówi, że na terenach, gdzie mieszkają chrześcijanie, jest więcej masowych grobów niż inwestycji infrastrukturalnych. To nie są owoce tej nienawiści, to nie są owoce zmian klimatycznych, tylko owoce nienawiści muzułmańskich terrorystów. I nazywajmy rzeczy po imieniu i nie chowajmy się o 22 w Parlamencie Europejskim z tak ważną debatą. Dziękuję uprzejmie.